Zmiany nie są przyjemne, lecz są bardzo pożyteczne. Powiedziała Ania z Zielonego Wzgórza w powieści Ania z Avonlea Lucy Maud Montgomery. I niech ten obrazek tej rudej, narwanej, młodej dziewczyny, która mówi: zmiany nie są przyjemne, lecz są bardzo pożyteczne, utkwi wam w głowie. Niech to będzie wstęp do tego, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Zobaczcie, tak wyglądał telefon kiedyś, a tak wygląda dziś. Tak wyglądała kuchenka, miejsce, gdzie szykowało się posiłki kiedyś. A tak to miejsce wygląda dziś. Tak bardzo często wyglądał kiedyś ojciec bawiący się ze swoimi dziećmi. A tak niejednokrotnie wygląda dziś. I czy nam się to podoba, czy nie, zmiany cały czas zachodzą. Zmiany cały czas dzieją się obok nas. Niektóre to zmiany na gorsze, niektóre na lepsze. Niektóre w sumie ciężko powiedzieć i tak naprawdę okazuje się dopiero po jakimś czasie. Ale zmiany są i przyspieszają. I dotykają, bądź wkrótce dotkną, wszystkiego i wszystkich. Niemalże. Tak wyglądała polska szkoła kiedyś. Tak dokładnie to jest rok 1934 i to są zajęcia w szkole dla ubogich i sierot w Drohowyżu. A tak wygląda polska szkoła dziś. I teraz chciałbym, żebyście się przyjrzeli tym dwóm obrazkom, bo dzieli je mniej więcej 100 lat i w sumie tylko telewizor. I można by sobie pomyśleć, że super. W świecie pełnym zmian, w świecie pełnym niepewności, dobrze, że jest jedno takie miejsce, gdzie jesteśmy bezpieczni, gdzie się nic nie zmienia. Tylko że właśnie to nie o to chodzi. W świecie pełnym zmian i niepewności to właśnie szkoła powinna być miejscem, które jest gotowe na zmiany. A nie jest. Polska szkoła nie jest. Nazywam się Paweł Grabias, jestem nauczycielem od 20 lat. Uczyłem w szkołach podstawowych, również w tych najmłodszych klasach. Uczyłem w gimnazjach, kiedy jeszcze istniały. Uczyłem w szkołach średnich. Uczyłem studentów, uczyłem osoby dorosłe. Dzisiaj uczę głównie w internecie. Mam kanał na YouTubie. Korzystam z nowoczesnych technologii, żeby uczyć ludzi języka angielskiego. Lubię zmiany. I dla niektórych te 20 lat to może być dużo, dla niektórych mało, ale myślę, że mogę powiedzieć, że polska szkoła zmian nie lubi. O jakich zmianach tu mówimy? Cóż, tak naprawdę powinno zajść sporo zmian w polskiej szkole i nie będziemy tutaj dzisiaj o tym wszystkim dyskutować, nie będziemy tego wymieniać, nie będziemy tego analizować. Niech się tym zajmą eksperci. Ja chciałbym się skupić na nastawieniu. Jakiś czas temu zabrałem głos w dyskusji na temat prac domowych na jednej z popularnych platform społecznościowych. I napisałem, że według mnie prac domowych mogłoby w ogóle nie być. Na dobrą sprawę nie po to te dzieciaki chodzą na tyle godzin do szkoły, żeby później jeszcze przynosić drugi etat do domu. I wiecie, jaki był pierwszy komentarz pod spodem? Ale dlaczego? Jak ja chodziłem do szkoły, to prace domowe były i nikt nie narzekał. Po pierwsze, nie wierzę, że nie narzekał. A po drugie, co to jest w ogóle za argument, jak ja chodziłem do szkoły? Jak ja chodziłem do szkoły, to po ulicach jeździły głównie małe Fiaty, w telewizji miałem dwa kanały i wszyscy byliśmy milionerami. Tylko że chleb kosztował 14 tysięcy. Tak przynajmniej było, jak chodziłem do podstawówki. Czy do tego wszystkiego też mamy wrócić? Nie. I wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę. Zachodzą zmiany, dookoła nas cały czas zachodzą zmiany. Tymczasem my zakładamy, że skoro jakoś było, to jakoś być już musi. Skoro zakładamy, że wszyscy nie znosiliśmy kiedyś szkoły, okej, powiedzmy, że większość z nas, ale niech tam, to taka jest definicja szkoły. Kiedyś się jej nie znosiło, dzisiaj się jej nie znosi, już zawsze, po wsze czasy będzie się jej nie znosić. Tak ma pozostać, nie dotykać. Swego czasu uczyłem w szkole podstawowej i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja swoje dzieci i tak widzę minimum 3 razy w tygodniu, więc po co mam im zadawać pracę domową? Bo ktoś tak mówi?
Widzę je bardzo często, mamy dość czasu, żeby materiał omówić, mamy dość czasu, żeby materiał powtórzyć. Niech wracają do domu. Po 2-3 tygodniach przyszli do mnie zaniepokojeni rodzice. No bo jak to tak? Bez pracy domowej? Przecież wszyscy nauczyciele zadają. Pewnie mi się sprawdzać nie chce, ja się nie przykładam do swojej pracy. Innym razem, kiedy uczyłem w szkole średniej, znowu widziałem tych uczniów właściwie codziennie i uznałem, że ja im nie muszę stawiać tylu ocen. Że ja i tak znam ich mocne i słabe strony, więc w sumie wystarczy, że i oni je poznają i oni się o nich dowiedzą i będziemy mogli skupić się na języku angielskim, a nie na ciągłym ocenianiu i testowaniu. Po około 2 miesiącach dostałem reprymendę od innych nauczycieli. No bo jak to tak? Oni wszyscy zadają i oni wszyscy stawiają oceny. Ja też muszę stawiać minimum 6 godzin, muszę stawiać minimum 6 ocen w semestrze. Dostałem nawet papierek do podpisania, że właśnie tak będę robił. I już pal licho, że te argumenty to jest totalna bzdura. Słuchajcie, prawo oświatowe jest naprawdę w Polsce bardzo wyluzowane. Nie wiem, czy wiecie, że nauczyciel ma obowiązek wystawić w roku szkolnym, całym roku szkolnym, jedną ocenę cyferkową. Jedną. Do tylko tego zmusza go prawo. Tę ocenę, która znajdzie się później na świadectwie. Nigdzie też żaden przepis nie mówi o pracach domowych. To są wewnątrzszkolne przepisy. My to nakładamy sami na siebie. Tu nie jest potrzebna żadna reforma. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo boimy się zmian. Jak bardzo nie jesteśmy gotowi na jakąkolwiek zmianę, ani na jakąkolwiek dyskusję. My się boimy odezwać, my się boimy zmienić cokolwiek. Otwórzmy się na to, żeby wprowadzić jakieś nowe rozwiązania, ponieważ te, które mamy, z całą pewnością nie działają. W 2018 roku wyszedł rządowy raport, podkreślam, rządowy, Szkoła dla Innowatora. I, cóż za niespodzianka, okazało się, że polska szkoła absolutnie nie jest innowacyjna. Co więcej, możemy w tym raporcie przeczytać też, że nie ulega wątpliwości, że czekają nas w najbliższych 10-leciach duże zmiany. Obecnie funkcjonujący w Polsce i w większości krajów na świecie system edukacji tylko w niewielkim stopniu odpowiada na nadchodzące tendencje. No ba! Kto by się spodziewał? Co więcej, ten sam raport mówi nam, że w polskiej szkole zbyt często skupiamy się na zapamiętywaniu definicji i faktów, a zbyt rzadko zajmujemy się pracą zespołową czy nowoczesnymi technologiami. Tenże sam raport stwierdza, że powinniśmy przestać oceniać posiadaną wiedzę, a skupić się na umiejętności i ocenianiu umiejętności wykorzystywania wiedzy. I co w związku z tym? I nic. I mamy rok 2023. Zamiast się zmieniać, wolimy zakazywać. Na przykład bardzo lubimy zakazywać telefonów komórkowych w szkołach. Ale świat tak nie działa. Nie możemy zakazać wszystkiego. Zresztą, czy wiecie, jak wielu nauczycieli te 40, te 30 lat temu, jak dużo by dało, żeby ich uczniowie mieli telefony? Żeby mogli z nich korzystać w taki sposób, w jaki my dzisiaj korzystamy? Moja córka w tym roku kończy 5 lat. Przed nią szybko zmieniający się świat. Niebezpieczny świat. Cały czas narastająca polaryzacja społeczna. Zmiany klimatu. Nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja. Chciałbym, żeby polska szkoła chociaż próbowała ją do tego przygotować. Żeby próbowała ją przygotować do tego, o czym mówił Dawid, do odnoszenia porażki. Ale tego nie robi. Zamiast tego moja córka będzie uczyć się o dorzeczach Wisły, o cechach morfologicznych parzydełkowców, o obiadach czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i o określeniach czasu typowych dla Present Perfect. Bo tak się zawsze tego uczyło. Bo my się tego tak uczyliśmy i my będziemy tak uczyć innych. Tymczasem świat się zmienia. A my tylko ciągle likwidacja gimnazjów, powrót do gimnazjów, skala ocen od 2 do 5, a nie, a może jednak od 1 do 6.
wyrzucenie Gombrowicza z listy lektur, dodanie Gombrowicza do listy lektur. Większość uczniów i tak tego nie przeczyta. Większość uczniów i tak przeczyta streszczenie, dość prawdopodobne, że wygenerowane przez ChatGPT. Co więcej, nauczyciel nie będzie miał o tym zielonego pojęcia i będzie uważał, że ten uczeń jest świetnie przygotowany. Nie twierdzę, że nie będzie. Zresztą nam nie są potrzebne żadne reformy. To nie są żadne reformy. To mi przypomina tak naprawdę przepisywanie wypracowania od kolegi bądź koleżanki tuż przed lekcją. Wiecie, tutaj trochę zmienię i tutaj trochę zmienię i może się facetka nie zorientuje. Zlikwidujemy gimnazja, dodamy ze dwa nowe przedmioty i może nikt nie zauważy, że w sumie to nie mamy zielonego pojęcia, co robimy. I tak jak powiedziałem, nam nie są potrzebne żadne reformy. Prawo oświatowe w Polsce jest bardzo, bardzo wyluzowane. My tak naprawdę to wszystko sami na siebie nakładamy. Szkoły same na siebie to wszystko nakładają. Głowy sobie musimy zreformować, a nie szkolnictwo jako takie. Jaka jest alternatywa? Co się stanie, jeżeli założymy, że okej, skoro zawsze jakoś było, to zawsze już jakoś tak będzie i dobra, niech tam. Cóż, zmiany i tak będą postępować, ale nasze dzieci nie będą na nie przygotowane. Nie będą wiedziały, jak się w tym wszystkim zachować. Na przykład nie będą w stanie zareagować na ten cały ogrom treści, które znajdą w internecie i będą bezkrytycznie go przyjmować. Nie będą w stanie obronić się przed fake newsami. Nie będą wiedzieć, co począć z nowoczesnymi technologiami, ze sztuczną inteligencją. Nie będą wiedzieć, jak zareagować na to, że być może sztuczna inteligencja przejmie ich zawód i trzeba się będzie przebranżowić. Nie będą umiały z tej sztucznej inteligencji skorzystać. A skąd to wiem? Bo i tacy jesteśmy my, dzisiaj, dorośli. Nie umiemy obronić się przed fake newsami. I nie potrafimy odpowiednio zareagować na nowoczesną technologię. Nie potrafimy z niej skorzystać. A nasze dzieci będą miały w tej kwestii jeszcze gorzej. Będą miały jeszcze trudniej, jeżeli polska szkoła nie otworzy się na zmiany. I mówię tu o polskiej szkole jako o instytucji, ale też o nas wszystkich. O rodzicach, o nauczycielach. Bo wszyscy tę szkołę współtworzymy. Są ludzie, którzy nie boją się zmian, są ludzie, którzy nie boją się eksperymentować, dyskutować. Jest naprawdę ogrom wspaniałych inicjatyw, szkół alternatywnych, zresztą nie tylko alternatywnych. Być może słyszeliście o tym, co dzieje się w Wodzisławiu Śląskim. W Wodzisławiu Śląskim postanowiono, że, i to jest taki pilotażowy projekt, że lekcje zostaną ograniczone do 4 dni w tygodniu, że ograniczy się oceny, że ograniczy się zadawanie prac domowych. Super. W Rzeszowie, w jednym z liceów, postanowiono, że w ramach języka obcego, drugiego, nie będzie się w ogóle stawiać ocen. Fantastycznie. Ale to jest wszystko kropla w morzu potrzeb. I jeżeli nic nie zmienimy, to te zmiany, to te niejednokrotnie wspaniałe inicjatywy nigdy nie dotrą do większości szkół, nigdy nie dotrą do ogółu. Bo kiedy ja chodziłem do szkoły... Na koniec dodam jeszcze, że samo otwarcie się na zmiany, sama gotowość na zmiany nie zmieni jeszcze wszystkiego automatycznie. To nie sprawi z automatu, że wszystko już będzie super. Jeżeli zaczniemy zmieniać, kombinować, eksperymentować, to też nie będzie tak, że w jedną noc z automatu polska szkoła stanie się niczym szkoła fińska, nie przymierzając. Nie, ale musimy gdzieś zacząć. Musimy zmienić coś, żeby zobaczyć, co później z tego wyniknie. Jakaś drobna zmiana dzisiaj może nam przynieść fantastyczne rezultaty za kilka lat, a być może za kilka dekad. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Wiele osób mówi dzisiaj o szkole fińskiej, ale czy wiecie, że szkoła fińska zaczęła się zmieniać w latach 80. i naprawdę chwilę jej zajęło, żeby znaleźć się tu, gdzie jest, żeby stać się marką, którą dzisiaj jest na świecie. Ale musimy się na te zmiany odważyć. Musimy gdzieś zacząć. Pamiętacie, co powiedziała Ania? Zmiany nie są przyjemne, lecz są bardzo pożyteczne. Na początku nie będzie przyjemnie, bo my nie lubimy zmian. Najprzyjemniej to byłoby, żeby wszystko było tak samo, ale wszystko. Tacy jesteśmy jako gatunek.
Ale świat tak nie działa. My się możemy buntować, ale świat będzie miał to w nosie. Świat i tak będzie się rozwijał, będzie się zmieniał. 20 lat i tak minie. Nowoczesne technologie i tak pójdą do przodu. Moja córka i tak pójdzie do szkoły. Najpierw do podstawowej, później do średniej. Później, jak tylko zechce, być może nawet i na studia. Zróbmy coś dziś, żeby zmienić jej, jej rówieśników, ale i nas wszystkich przyszłość. Gdzieś musimy zacząć. Brak zmian, brak jakiejkolwiek decyzji, to też jest decyzja. I ona też przyniesie jakieś skutki. W powieści Johna Steinbecka pada takie piękne zdanie, które od jakiegoś czasu jest moim motto. Nie można zrobić konia wyścigowego ze świni. Nie, ale można z niej zrobić bardzo szybką świnię. Nie próbujmy od razu być najlepsi. Nie będziemy od razu najlepsi. To się nie zmieni w noc, to się nie zmieni w tydzień. Spróbujmy najpierw być dobrzy. Zróbmy dzisiaj coś. Spróbujmy poruszyć tymi skrzydłami motyla i zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. Bo jeżeli nie zrobimy nic, to i nic się nie zmieni. Otwartość na nowe, gotowość na zmiany to według mnie najlepsza strategia, na jaką możemy się zdecydować. Bo być może nie będziemy od razu koniem wyścigowym, ale może chociaż... No właśnie. Dziękuję uprzejmie.